Się kiera motykeli twarz muć, reakcję rąba ci kłuć. Zygmunt Sierakowski urodził się w 1827 roku na Wołyniu. Gimnazjum ukończył w Żytomierzu, natomiast później dostał się na studia w Sankt Petersburgu. W 1848 roku Sierakowski ma lat 21 i próbuje przekroczyć nielegalnie granicę na Węgry. Na Węgrzech wybucha powstanie. Głównodowodzącym wojskami węgierskimi jest generał Józef Bem. Sierakowski próbuje dostać się do polskiego legionu pod dowództwem generała Józefa Wyłsudskiego. Zostaje schwytany przez Straż Graniczną przy próbie nielegalnego przekroczenia granicy i skazany zostaje na pobyt w wojsku. Trafia pierwotnie do Kazachstanu, do jednostki położonej nad brzegiem Morza Kaspijskiego, potem na Uralu w Orenburgu służy, później trafia do innych też jednostek. Mając szlacheckie pochodzenie i jakieś już wykształcenie, Sierakowski zostaje pierwotnie pisarzem w swojej jednostce, następnie zostaje awansowany na podoficera. Po śmierci starego cara w 1855 roku zostaje awansowany na chorążego, czyli pierwszy stopień już oficerski. I później jego kariera w ogóle stoi przed nim otworem. Sierakowski myśli sobie, no jestem już w tym wojsku. Pisze listy do swoich przyjaciół z tego zesłania, stąd wiemy, co sobie myśli. I myśli sobie tak, no jestem już w tym wojsku, no to jakby dwie rzeczy w tym wojsku mogę zrobić. No po pierwsze, jak jestem sobie rewolucjonistą, no to jakiejś rewolucji w samym tym wojsku mogę dokonać, czyli co jest najważniejsze, co najłatwiej zrobić i co najbardziej poprawi rolę szeregowego żołnierza, najczęściej pochodzenia chłopskiego w armii carskiej. No to sprawa kar cielesnych. Każdy z tych żołnierzy mógł być pobity przez oficera bez sądu. O tak po prostu. I żołnierz nie miał nic do powiedzenia na to. Skutkowało to niskim morale w tej armii. No i Sierakowski zabrał się do tego metodologicznie, w sposób naukowy. Zaczął studiować wpływ kar cielesnych na morale w wojsku i zaczął pisać memoriały, które wysyłał do Petersburga. No i okazało się, że ktoś te memoriały, które on pisze, będąc w tych garnizonach oddalonych od Petersburga, że ktoś te memoriały jego i listy czyta. No i stwierdzili, że no może to wcale nie takie głupie. No, Rosjanie dostali niezły łomot od Francuzów, Anglików, Turków i Sardyńczyków w wojnie krymskiej i stwierdzili, że reforma armii jest konieczna, więc zaczęli te memoriały Sierakowskiego czytać, zaczęli się tym interesować. Wezwano Sierakowskiego do Petersburga, gdzie zaczął pracę w sztabie generalnym, Ministerstwie Wojny później. Okazało się, że Sierakowski jest tak uzdolniony i tak bardzo był lubiany przez wszystkich, że stał się ulubieńcem ministra wojny Milutina. No i Sierakowskiego, doceniając jego zaangażowanie i jego nowoczesny punkt widzenia na armię, wysłano go do zagranicznej szkoły, do Paryża, do Akademii Sztabu Generalnego. I tam, przebywając w tym Paryżu, Sierakowski nie dość, że podnosił swoje kwalifikacje jako oficer, to także rozpoczął współpracę z przebywającymi tam rebeliantami. Spotykał się tam m.in. z Hercenem, z Bakuninem, w drodze powrotnej spotykał się z samym Giuseppem Garibaldim, ale także spotykał się z będącymi tam Polakami, którzy tam już siedzieli, knuli i myśleli, jak to powstanie kolejne w Polsce wywołać. Wiemy, że spotykał się też z Mirosławskim. Co więcej, przebywając tam w tym Paryżu, Sierakowski ustalił wszystkie metody i środki komunikacji, jakie będą używane w czasie ewentualnych
dobrowolnego powstania. Ustalono także, w jaki sposób będzie przerzucona broń, ochotnicy przez granicę. To wszystko Sierakowski wymyślił, opracował i ustalił z będącymi na zachodzie polskimi spiskowcami, będąc tam, przypominam, cały czas za pieniądze oficjalne, rządowe. Tak? Wszystkich tych rzeczy potem, wszystkich tych metod, środków używano w czasie powstania styczniowego. No ale Sierakowski miał, będąc w tej armii, miał jeszcze inny plan, a mianowicie no, planował, że powstanie w Polsce prędzej czy później wybuchnie i chciał je właśnie oprzeć o spiskowców, którzy są w armii rosyjskiej. Założył koło oficerów wojskowych w Petersburgu. Potem to te kółka zaczęły powstawać też w innych garnizonach, w Moskwie, w Warszawie, a właściwie każda dywizja rosyjska miała takie koło oficerów spiskowców. Przez to koło przytoczyło się kilkuset oficerów, nie tylko Polaków. Wśród Polaków no, to wymienić należy przede wszystkim Jarosława Dąbrowskiego, Zygmunta Padlewskiego. Była cała masa też innych narodowości oficerów, jak kapitan Nikiforow, który oficerem Straży Granicznej w Sosnowcu był architektem i głównym wykonawcą ataku na Straż Graniczną i na dworzec kolejowy. Bardzo udanego ataku, który niesłusznie jest przypisywany Apolinarowi Mokurowskiemu nieraz. A także byli, spośród innych osób był przecież Andrzej Podjebnia, członkiem tej organizacji założonej przez Sierakowskiego, a także na przykład niemieckiego pochodzenia, późniejszy generał, słynny dowódca na Lubelszczyźnie i zwycięzca pod Rzeżynem, późniejszy generał Michał Heidenreich o pseudonimie Kruk. Nie wiemy dokładnie, ilu oficerów, ponieważ organizacja była tajna i nie mamy żadnych dokumentów potwierdzających, ilu ich było. No, natomiast szacuje się, że 200-300 mniej więcej. Spośród nich bardzo wielu wzięło udział potem w powstaniu styczniowym, ale niektórzy, no wręcz przeciwnie, w godzinie próby zdradzili albo po prostu nie stawili się na godzinę określonej zbiórki, jak na przykład w Białej Podlaskiej w spisku brało udział dwóch oficerów artylerii i ci oficerowie artylerii, dowiedziawszy się o godzinie wybuchu powstania, nie dość, że nie przyłączyli się do tego powstania, to jeszcze zdradzili pułkownikowi Mamajewowi, dowódcy garnizonu, o tym, że ten atak ma nastąpić, przez co ten pułkownik Mamajew mógł się przygotować na ten atak. Co ciekawe, ci dwaj oficerowie artylerii nie przystąpili do powstania, natomiast przystąpili ich żołnierze. Żołnierze dwóch baterii artylerii przyłączyli się do Rogińskiego w Białej Podlaskiej. No i tak różnie bywało z tymi członkami tych kółek. Niemniej jednak właściwie od tych kółek należy liczyć w ogóle pomysł na to, żeby to powstanie wybuchło. Sierakowski miał zamiar jako oficer z innymi oficerami po prostu poprowadzić to powstanie na sposób wojskowy. W planach jego było robienie to w dosyć bliskiej komitywie z rosyjskimi rewolucjonistami, z organizacją Ziemia i Wola. Mieli nadzieję nasi spiskowcy na to, że powstanie obejmie nie tylko tereny etniczne i polskie, ale obejmie tereny całego Imperium Rosyjskiego, że to będzie ogólnonarodowe rosyjskie powstanie przeciwko rosyjskiemu imperializmowi i przeciwko carowi. No oczywiście tak się nie stało z różnych powodów, no ale wracamy do tego, Sierakowski wraca sobie po spotkaniu z Garibaldim, wraca sobie do Petersburga, tam sobie dalej knuje. W międzyczasie spotyka się również z innymi wielkimi intelektualistami tych czasów. Przyjaźni się, będąc w Petersburgu, między innymi z Tarasem Szewczenką, wybitnym ukraińskim romantycznym, rewolucyjnym poetą, z Czernyszewskim, wieloma innymi. Sierakowski staje się też ulubieńcem salonu. Jest zapraszany na każdą imprezę, jaka tam się w tym Petersburgu odbywa. Nie ma balu, na którym by nie tańczył. I jest ulubieńcem Milutina, jest ulubieńcem w ogóle całego petersburskiego świadka towarzyskiego. No ale wybucha powstanie. Sierakowski przewidziany jest w razie wybuchu powstania na dowódcę w województwie żmudzkim. No i wybucha to powstanie, no i Sierakowski do tego powstania jedzie. No ale żeby pojechać do tego powstania, to on przecież jest normalnie na etacie w Ministerstwie Wojny, więc musi się z tym Ministerstwem Wojny jakoś tam najpierw rozwieść, tak?
No więc idzie do Militina i mówi, no, że ja potrzebuję urlopu zdrowotnego, bo coś nie najlepiej się czuję. No, każdy z nas chyba dzwonił chociaż zaraz do pracy, że się źle czuje, to tak on właśnie sobie powiedział i powiedział, że do sanatorium, do Prus chce jechać. No i Militin mówi, no dobra, no jedź do tego sanatorium, wracaj cały i zdrowy, szybko kuruj się, będziemy na ciebie czekali, jak wrócisz, no jedź, jedź, masz tutaj urlop, jedź do Prus. No i Sierakowski po tej rozmowie z Milutinem wraca do domu, a tam niespodzianka, ups, impreza, najlepsi DJ-e, towar, zimna wódka tylko i wyłącznie, wszystko co najlepsze w mieście, wszyscy ludzie w ogóle ze sztabu generalnego, wszyscy oficerowie, jego kumple zrobili mu imprezę z okazji jego wyjazdu do sanatorium i mówią mu, dobra Zygmunt, my tam wiemy jaki ty jesteś chory, my tam wiemy do jakiego to sanatorium jedziesz, my też mamy rozkazy wyjazdów, za 2 tygodnie każdy z nas też jedzie na Litwę, to się tam pewnie spotkamy, a tymczasem polej wódki zimnej, tutaj proszę bardzo, może sobie zagramy, lalalala, 2 dni impreza. No i Sierakowski wyjeżdża na tę Litwę, obejmuje dowództwo 2500-tysięcznego oddziału złożonego głównie z litewskich chłopów. Sierakowski nie zna języka litewskiego, co troszeczkę utrudnia mu komunikację z żołnierzami, natomiast daje sobie radę całkiem nie najgorzej w pierwszym etapie swoich działań. Na początku swojej kampanii Sierakowski 21 kwietnia odnosi piękne zwycięstwo pod Gienatyniem. Dowodzi wówczas 300 zaledwie ludźmi, 150 strzelcami pułkownika Wolsowa Kołyszki i 150 żmudzkimi kasynierami księdza Antoniego Mackiewicza. Kasynierzy ci w czasie bitwy pod Gienatyniami okazują się bardzo skuteczni w walce wręcz z Rosjanami, spuszczają im tęgiego łupnia, kładąc trupem 40 Rosjan, sam tracą zaledwie 6 ludzi. Sierakowski wciągnął w Rosjan w zasadzkę, ta zasadzka pięknie wyszła, zdobyli tej broni i sprzętu i tak dalej. W każdym razie wspominam o tej bitwie, dlatego że jest to jedna z 6 zaledwie bitew powstania styczniowego, która jest umieszczona na grobie nieznanego żołnierza. Natomiast dochodzi na początku maja 1863 roku do 3-dniowej bitwy pod Birżami. W czasie tej bitwy Sierakowski zostaje ranny, a po bitwie zostaje wzięty do niewoli. To powoduje, że opada morale w tych jednostkach, mimo tego, że różni dowódcy, między innymi ksiądz Mackiewicz, dalej prowadzą tę walkę, to już jednak bez Sierakowskiego nie szło im tak dobrze, jak właśnie z Sierakowskim. No, Sierakowski zostaje wzięty do niewoli i Murawiew Wieszaciel skazuje go na karę śmierci przez rozstrzelanie. I sam car pisze do Murawiewa, żeby jednak może go nie rozstrzeliwać, bo to taki fajny chłopak, ten Sierakowski, i tak fajnie tańczy na tych balach, i taki zdolny, i młody, i przystojny, i w ogóle. No więc no co mógł Murawiew zrobić na taki diktum od samego cara? No pisał, no nie ma sprawy, wasze wieliczeństwo, no, powiesimy. No i tak jak postanowił, tak zrobił, jak już miał, powiedział, że powiesi, no to już powiesił. Zakopano Sierakowskiego w nieoznakowanym miejscu i przez wiele, wiele lat nieznane było miejsce jego pochówku. Dopiero w roku 2017, w wyniku obfitych opadów deszczu w Wilnie, osunął się kawałek skarpy na wzgórzu zamkowym i odsłonił ludzkie szczątki. No i przy okazji badań tych szczątków okazało się, że jest tam 20 paru powstańców pochowanych. Zidentyfikowano między innymi Sierakowskiego po tym, że znaleziono przy nim jego obrączkę ślubną. Zidentyfikowano także Konstantego Kalinowskiego. Konstanty Kalinowski jest bohaterem narodowym na Białorusi, równym u nas chyba tylko i wyłącznie Tadeuszowi Kościuszce. Powstanie styczniowe na Białorusi w ogóle nazywa się Powstaniem Kostki Kalinowskiego. Ich pogrzeb był bardzo uroczysty. W pogrzebie brali udział m.in. przedstawiciele Polski, prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych, prezydent Litwy, wicepremier Białorusi.
wielce nieprzyjemnym musiał być widok dziesiątek, o ile nie setek biało-czerwono-białych białoruskich flag dla wicepremiera Białorusi, Ichara Pietryszenki. Przypominamy, że to jest flaga, która jest kojarzona z ruchem oporu na Białorusi i z demonstracjami przeciwko prezydentowi Łukaszence. Wspomniałem o obrączce ślubnej, po której rozpoznano Zygmunta Sierakowskiego. To może parę słów warto by też powiedzieć o Apolonii Sierakowskiej, małżonce jegoż z domu Dalewskiej. Poznali się w takich okolicznościach, że Zygmunt Sierakowski przyjaźnił się z jej bratem Franciszkiem i razem knuli i zaangażowani byli w przedpowstaniową konspirację. W ogóle cała ta rodzina była bardzo zaangażowana w konspirację. Spośród 10 rodzeństwa aż 5 z nich trafiło na Syberię za swoją działalność konspiracyjną. Brat Tytus został rozstrzelany w styczniu 1864 roku przez Murawiewa. Kolejny brat Konstanty z kolei walczył na barykadach Komuny Paryskiej i został rozstrzelany podobno przez swoich na skutek fałszywego donosu. Sytuacja bardzo nieprzyjemna. W każdym razie spośród tej rodziny bardzo, bardzo byli zaangażowani w pracę Prowincjonalnego Komitetu Litewskiego. No i Apolonia Dalewska wokół nich się kręciła jako jedna z młodszych sióstr. No i kiedyś tam poznała Sierakowskiego u Franciszka. No, spodobali się sobie, było to podobno miłość od pierwszego wejrzenia. Już czwarte ich spotkanie to już było wesele, to już był ślub. Data na tej obrączce znalezionej na wzgórzu zamkowym w Rimie jest podana w starym i nowym stylu. Jest to 11 sierpnia i 30 lipca 1862 roku. Ze związku tego Apolonia była w ciąży, kiedy wieszano Zygmunta. I o to, w jaki barwny sposób opowiada Stanisław Strum-Wojtkiewicz rozmowę pewnego oficera na temat będącej w ciąży Apolonii z Murawiewem. Jeżeli córka, krzyknął Murawiew, oddać do domu podrzutków w Smoleńsku. A jeżeli syn, ośmielił się zapytać Szachowskoj, udusić, wrzasnął Murawiew. Zrozumiałeś? Udusić. No, do niczego takiego nie doszło i Murawiew tu nie został Herodem. Ale no niestety córka Zygmunta i Apolonii, nazwana na cześć pamięci swego ojca Zygmuntą również, zmarła w 1866 roku w wieku lat zaledwie 3. Apolonia została skazana na zesłanie do Nowogrodu, z którego jednak po jakimś czasie wróciła do Petersburga. Następnie przeniosła się do Warszawy, gdzie zmarła w styczniu 1919 roku, doczekawszy już niepodległości. Pozostawiła też po sobie wspomnienia, które są dosyć łatwo dostępne. Można je kupić na różnych aukcjach internetowych albo gdzieś tam. Zygmunt Sierakowski był tak ważną postacią dla historii Polski, że z okazji jego pogrzebu odpalono dzwon Zygmunta, który, jak doskonale sobie zdajecie sprawę, dzwoni tylko i wyłącznie w bardzo wyjątkowych sytuacjach. A jeśli o dzwonach mowa, to jak już zasubskrybujecie mój kanał, to tuż obok jest taki dzwonek, który bardzo serdecznie proszę wcisnąć i będziecie dzięki temu dowiadywali się, kiedy będą następne odcinki Gawęd 1863. Zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrybowania kanału Gawędy 1863. Ciąg dalszy nastąpi.